Jak została pani tłumaczką z tak egzotycznego języka z perspektywy amerykańskiej jak język polski? To wszystko dzięki Barończakom. Nie tylko Staszkowi Barończakowi, ale i też jego żonie, moja bliska przyjaciółka, Ania Barończakowa. Bo właśnie ja byłam, jak dopiero powiedziałam panu, to ja byłam faktycznie pierwszą, nie dokładnie studentką, tylko doktorantką, bo moja tak zwana druga specjalizacja była literatura i język polski, a właśnie wpadłam pod jego wpływ. Oprócz tego to wszystko tak się złożyło, że ja byłam jego asystentką w badaniach, bo on wtedy, chociaż świetnie znał angielski, jak to powiem, biernie, miał taki niesamowity znawstwo języka, bierny przede wszystkim, tylko że pomagał pomóc jednak, a potrzebował pomóc z językiem, a więc ja byłam właśnie jego asystentką. Ktoś go poprosił o przełożenie kilku wierszy właściwie Ryszarda Krynickiego. To było w 83 roku, czy coś takiego, to znaczy w ciągu stanu wojennego. A właśnie on poprosił mnie o pomoc. Zaczęliśmy tłumaczyć. I bardzo nam się spodobało w ogóle doświadczenie, więc w dalszym ciągu zaczęliśmy tłumaczyć sporo z tych wtedy nowoczesnych poetów i zrobiliśmy nawet taką małą antologię. Nie aż taką małą, średnią antologię z współczesnych polskich poetów. A w ciągu tej pracy właściwie zaczęliśmy tłumaczyć razem Szymborskie. Ja pamiętam dokładnie, w jakim to było roku, bo wtedy właściwie, mam nadzieję, że dokładnie. Chyba w 86 roku, bo właśnie wtedy wyszedł taki tomik Ludzie na moście. I tak po prostu byliśmy po prostu... To jest po prostu czarujący tomik. Więc musieliśmy jakoś tak przełożyć cały tom z tego czasu. A potem strasznie brakowało nam Szymborskiej, więc zdecydowaliśmy na to, że zrobimy jakiś wybór wierszy. A z wszystko tego, to już się zaczęło. Właśnie tak to było. A jak wyglądała praca wasza? To znaczy, jak przerzucaliście się państwo pomysłami, czy jak to od strony technicznej wyglądało? Technicznie, obawiam się powiedzieć nawet, że to, jak to technicznie wyglądało, bo to było bardzo technicznie nieporządnie. Tak, bo najpierw mieszkałam w tym Bostonie, więc pracowaliśmy razem. Nie dokładnie fizycznie, tylko że mogliśmy się spotykać od czasu do czasu, żeby dyskutować różne rzeczy, drobiazgi i tak dalej. A najpierw on zawsze robił pierwszą wersję, a ja przerabiałam potem jego wersję. On przerabiał następna faza, to on przerabiał moją wersję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, póki ktoś zmęczył się z tej pracy, a więc to on przerabiał przeróbki moich, a ja z kolei przerabiałam jego przeróbki i tak dalej, i tak dalej. A potem ja się przeprowadziłam w związku z pracą męża do stanu Michigan, a zastanawiam się, czy to było, najpierw to było przed e-mailem, trudno sobie wyobrazić. Sam nie bardzo rozumiem, jak dawaliśmy sobie radę przed tym, bo jakoś musieliśmy albo pisać do siebie, czy coś takiego. A potem z e-mailem to są o wiele łatwiej. Najpierw bardzo delikatnie krytykowaliśmy się, a potem wszystko nam było jedno. To krytykowaliśmy się okropnie. A jak to wyglądało na przykład? Właśnie, że w początku pamiętam, że zawsze robiliśmy takie notatki, powiem panu po angielsku, bo pisaliśmy się przede wszystkim po angielsku.
Not bad for an Eastern European. Albo, you're on the right track, Claire. You're getting there. To znaczy, że bardzo delikatnie. A potem, że coś, nie, ale szkoda. Absolutnie nie można tak. Bo czasami nadal pamiętam, że miał taki pomysł. To był ten słynny wiersz o siostrze Wisławie, gdzie moja siostra nie pisze wierszy i tak dalej, i tak dalej. I tam jest taka fraza, nie bardzo pamiętam, jak to będzie po polsku. To jest jakiś, co, Filip Makadoński, czy coś takiego, czy to... Czy pan wie, o co chodzi? Nie, to był taki, że... Może źle pamiętam, tylko że to była taka fraza, jakby... Coś się... Lepiej pamiętam niestety, jak to brzmi po angielsku teraz, bo tyle pracowaliśmy nad tymi anglizycznymi wierszami, że lepiej pamiętam niż polski. A jednak to było, że my sister doesn't write poems. Sometimes it happens that nobody in the family writes poems. Their aunts don't write poems. Coś takiego, że and even though this is beginning to sound like to, że jakby to ciągle powtarza się. I to było... Szkoda, że nie pamiętam. No. A on zaproponował słynną frazę z filmu Kubricka, The Shining. Mm-hmm. All work and no play makes Jack a dull boy. Ja myślę, że nie, w żadnym wypadku nie możemy nie używać takiej frazy, bo to jest taki film kultowy. A chodzi o to, że coś, co każde dziecko zna na przykład na pamięć, a broń Boże, żeby dziecko chodziło do takiego filmu. To jest po prostu... A on był tak dumny że zna jednak taką frazę z filmu kultowego amerykańskiego. A w końcu ja zaproponowałam, że to jest taki... Pan na pewno zna frazę. Tongue twister. To jest jak krzcząc brzmi coś w takim stylu. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Tak, tak. To znaczy, że jeśli jakiekolwiek amerykańskie dziecko, albo nawet dorosłe, zaczyna to mówić, to musi koniecznie kończyć, bo nie ma wyboru. To jest jak psy... jak on? Tego... Pawłowa. Właśnie. Tak, tak, tak. To jest automatyczna reakcja. A fraza z filmu Kubricka... Mm-hmm. Nie jest dla dzieci. Nie jest dla dzieci, no właśnie. I nawet nie jest dla pewnych dorosłych. Tylko, że mieliśmy od czasu taki w ogóle bardzo aktywny taki dyskusji. A jednak mieliśmy cały czas taki świetny kontakt. Bo zawsze chodziło o to, żeby przekład był jak najbardziej no, stosowny. No. Nie idealny, bo sam pan wie, że nie ma idealnych przykładów. Żeby jak najmożliwie najmożliwie lepszy w końcu. Więc wszystko to chodziło przede wszystkim przez internet, a niestety w ostatnich latach jego życia po prostu nie był w stanie nawet używać internetu, więc zaczęłam samodzielnie tłumaczyć. A jakie ma pani teraz marzenia tłumaczeniowe? Marzenie? Ojej, trudne pytanie. Skończyć wreszcie Białoszewskiego może? No, nie wiem, no bo jak pani powiedziałam, dopiero skończyłam, to znaczy zaczęłam tłumaczyć z Krynickiego, przepraszam, kiedyś w 1984 roku, coś takiego. A dopiero skończyłam zbiór jego wierszy, który mam, muszę powiedzieć, wielki sukces. Ma wspaniałe reklamy, wspaniałe w ogóle recenzje i tak dalej w Stanach. Cieszę się bardzo z tego powodu. A o ile... Cholera, Wisława jeszcze nie pisze wierszy. A może pisze, a ja ich nie widzę. No, a to znaczy, że nie mogę dalej tłumaczyć. Właśnie tego wybrałam zaczęłam tłumaczyć te nowe, no nie nowe, tylko że
częściowo przełożyć ten nowy zbiór lektur nadobowiązkowych, bo tak strasznie tęsknię za tłumaczeniem, no za samą Szymborską oczywiście, a też za tłumaczeniem Szymborskiej, bo to jest bardzo specyficzny dowcip. I też oprócz tego przez tyle lat mam jakby specjalny zestaw narzędzi jakby do tłumaczenia właściwie Szymborskiej. Nie pasuje kompletnie do żadnego innego poety na świecie. A na czym ten zestaw polega? Na czym się opiera? Bo to bardzo ciekawe. To strasznie, to bardzo trudne pytanie, dlatego że to jest taki, pan mówi o dowcipie, że ona robi taki w ogóle niesamowicie delikatny gry słów. I ta kombinacja jakby lekkości i powagi i skrytość i otwartość jednocześnie, no bo właśnie ciągle się dziwię, że w Stan, on jest nadzwyczajnie popularny w Stanach. To jest coś niesamowite, to jest fenomen po prostu. A chociaż prawie nic nie pisze o siebie, to dowiadujesz się z tych wierszy, że ma siostrę, ma rodziców, no ma jakieś takie życie. No to wszystko to widać, tylko oprócz tego prawie faktycznie nic nie ma. A jednak byłam tak wzruszona po jej śmierci, po prostu szukałam po prostu oglądam internet, co pisze się o Szymborskiej właśnie w tej chwili. I taki zwykli ludzie, bo ja wiem, czy są zwykli, czy nie, tylko że to znaczy nie profesorowie, broń Boże, nie poeci, nie pisarze, nie krytycy, tylko że może normalni ludzie, skąd ja wiem. Mieli takie poczucie osobistej straty. To było coś niesamowitego i wszystko to polega na to, że ona jednocześnie jest bardzo osobista w tych wierszach, a jednocześnie jest bardzo prywatna. To jest absolutnie nie. Oprócz tego ja uważam, że była po prostu prawdziwym geniuszem, tylko że świetnie to skrywała. Niedawno dostała pani nagrodę Amerykańskiej Akademii Literatury i Sztuk Pięknych. Co ta nagroda dla pani znaczy? Bardzo dużo, bardzo dużo. Jednocześnie i dla mnie, i jak uważam, to dużo pokazuje o tym, jak cenią polską poezję tam w Stanach, bo jak panu powiedziałam się tym, jestem stosunkowo wąską specjalistką, to znaczy, że lubię takie długotrwałe projekty, lubię tłumaczyć kilku poetów przez bardzo dłuższy czas, niestety poeci nie żyją wiecznie, no, to jest problem dla mnie. Ja też nie będę żyć wiecznie, a to jest inny problem. A jednak, że tak cenią jednak u nas Szymborskie, Zagajewskiego i dopiero Krynickiego, że dali mi nagrodę przede wszystkim w skutku tłumaczeń tych właściwie poetów i uważali, że to jest dorobek do amerykańskiej literatury w ogóle. I no to ja mógłbym w zasadzie spokojnie umrzeć po tej nagrodzie. Bardzo dziękuję.